Kochani, witam was serdecznie w trzeciej części Syndicate. Pretorianie Orła Białego. Oczywiście polski syndykat. Ostatnio przeszliśmy tutaj fajną misję. Było trochę strzelaniny. Przed chwilą nagrałem gameplaya z Alaski. Znaczy niestety jak gameplaya zakończyłem, nagrałem. Się okazało, że tylko się dźwięk nagrał. Dlatego ja czasami o. Tak jak teraz sprawdzam, czy to się w ogóle nagrywa. Tak, nagrywa się. Nie wiem, program Kaszanka. Dobra, kochani, teraz tylko decyzja, gdzie tu atakujemy? Czy ten biały syndykat i sobie wszystko tutaj do Ameryki podbijamy? Czy rozszerzamy się tutaj bardziej? A może chcemy sobie uderzyć na Australię? Nie wiem. Tak, żeby to ładnie wyglądało, to ja bym jeszcze to i to podbił. To na koło naszej bazy byśmy mieli cały ocean tylko dla siebie. To więc uderzamy na Wenezuelę. Zobaczymy, co oni tam nam zaoferują. Tylko maniak komputerowy Amigi 600 siedzi po nocnej zmianie i zamiast iść spać napierdziela Amiga. Dobra, przeczytajmy chociaż w skrócie co, o co chodzi. Ze ścianą zabójstwo. Dobra, jakieś zabójstwo. Panie Jerzy, w czasie misji po prostu można przeczytać o co chodzi. Nie trzeba tam specjalnie się jakoś czytać. Oczywiście można te szczegóły, ale braki polskich znaków przerobione na podkreślniki trochę mylą. Jakoś tak nieprzyjemnie mi się to czyta. Dobra, let's go. Pyszna kołusia. Cisza w pokoju, spokój, pobasek w przedszkolu, córka w szkole, żona w pracy. Piękna sprawa. Jeśli chodzi po prostu o ciszę, że może sobie człowiek odpocząć. Dobra, zajaramy i do boju. Właśnie nie sprawdzałem, jakie tam podatki są. A nie, ja chyba podatki ustalałem na 8%. Co to jest? Mamy kogoś zatłuc. Ja to spojrzę. O, są policjanci. Miasto spore. No dobra, idziemy w czwórkę. Za sygnałem. Tylko ostrożnie, żeby uważać na obce syndykaty. Jak wyskoczą z laserami, to dupa blada. No, policjantów trochę jest. W szybkich misjach to czasami może być upierdliwe. Policja się do nas przyczepi, że latamy po ulicy z minigunem i się już spustoszenie. Może w tym jakimś kurwa w tych magazynach siedzi. Bo mamy kogoś zapieprzyć. Na radarze cisza, spokój, brak obcych nacji, syndykatów,
Później tu skręcimy i tu sobie pójdziemy. Tu jesteście. Idą sobie. No to tak streszczajcie się. Czy jesteśmy blisko, nieźle się wybił ten puls. Ta fala, gdzie mamy iść? Czy idziemy w dobrym kierunku? Idzie czterech w płaszczu z białymi oczyma. Teraz trzeba szykować powoli giwery. O, to chyba ten budynek. Jak tu kuźwa wejść? Shit. Kto? No pierdolę. I tyle? Dobra, spacja. Ja tu cały spięty w nerwach, a tu wystarczyło takie coś. No fajnie. Zresztą się zbytnio po Brazylii, Wenezueli nie spodziewam. Chociaż to jest przyszłość, to chuj wie. Syndykaty są różne. W sumie to pierwszy atak na biały syndykat. Oni później mogą wzmocnić czujność. Już wiedzą, że ich zaatakowaliśmy. Pięć godzin i jeden dzień. No i tu by się przydało. Aha, podatki. I tak są very happy. Tu braliśmy, zmieniliśmy. Na lasce? Tak, zmieniliśmy. To będzie teraz tu atak. Ale oczywiście po każdej misji nagrywam. W razie jakichś krzaków. No niektóre misje są takie, że trwa długo, 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 a niektóre podejść, palnąć w łeb i tyle. Lub kogoś namówić i go wycofać z miasta. Dobrze, spójrzmy. Tak, jest pięknie. Dobra, no to atakujemy. Brazylię. Drogi syndykat tworzy bazę dostawczą, która właśnie będzie bazą wypadową do, że tak powiem, można powiedzieć w skrócie, do kontrataku na nas. Dlatego trzeba wszystko w perzynę obrócić. Mi na rękę. Let's go.
To nie powinno pisać slide, tylko pisać idź zrób se herbatę. O, już, dobra. Jakie wytyczne? Destroy car. No dobra, my tu mamy chyba samochód do dyspozycji. O, te ulice to... Chyba, że... Aha! Ja coś czuję, że to będzie niezła sieka. Dobra, wyślemy jednego najpierw. Bym się przekonał, o co biega. Czy ja w ogóle tu przejdę? Przejdę. Ja chyba pamiętam tą misję z tym wejściem. To chyba kolej jeździ. Pamiętam jak się motałem właśnie. Samochód chyba straciłem. A zatem tu zamkniętą bramą chyba jest ten samochód. Ale to nic, w razie czego chłopaki podjadą. Ten wskoczy do auta i... I pozamiatamy. O, drogi agent. Dawaj, notacz ognia. Stań sobie tu z boczku. Poczekaj. I pod. Jednego mniej. Muszę się porozglądać, może jeszcze jakiegoś kropnie. Raz tu byłem przerażony, jak taka armia szła. Ona się gdzieś zakręciła. Zakręciła się gdzieś w jakimś kurde zakamarku. Nie mogli wyjść. Chyba wszyscy agenci z całego miasta. Ja pierdolę. No to oczywiście to wparowałem z miotaczami ognia. Rzeźnia była niezła. No ale coś czuję, że to kuźwa ten samochód. To będzie... Shit tu. No dobra. To tu pozamiatasz strażników najpierw. No tak, to ich... Ma być baza, tak? Zaopatrzeniowa. Albo ten samochód, który jeszcze... Który z tych? To strażnik, tu strażnik. Ciekawe, z czym są. Lasery czy coś? No się przekonamy. Oczywiście wyciągnę sobie już rurkę. Dobrze, tak wyskocz zza winkla. Nie powinno po nim coś zostać. Na czerwono, ale chuj. Jest. No dobra, hopy. Ci samochodem podjechać. Pierwszy ty. Ty. I ty. No i teraz trzeba wskazać tak.
pewnością trzeba tam wjechać sprawnym samochodem i sprawnym wyjechać do ewakuacji. Nie ma bata weź. Zanim dojedzie ekipa. Jedziecie? No tak, bo on nie jest kurwa. Za kierownicą. Podjedź co tu. Mam nadzieję, że tylko jeden agent był. Jak nam rozpieprzą samochód, to mamy po misji. Cholera. Dopiero teraz pomyślałem, gdzie on kuźwa jedzie. Ja pierdolę. To najbardziej dobija chyba w Syndicate. Nie wiem, czy tylko mnie. Ale... ciśniesz, gdzie ma jechać, on krąży gdzieś tam. Stoisz. Teraz jedź tu. Wrogi agent. Chcę podjechać cię tu, a ja czwóreczką go podejdę. Gdzieś tu szedł. Gdzie? Jak ja wyciągnę broń, to gliniarze też wyciągną. Ale ciekawe, czy jak on wyciągnie, to gliniarze do niego będą strzelać. Jestem ciekaw. Nie wyciągnę pierwszy. A gdzie ty idziesz? Chodź tu do mnie. Ja go nie widzę na radarze. Jak agenta. Nie, chyba go namówiłem. Dobra, idźcie. Tu. Jedynka. Druga wolna. A ten chodzi z namawiaczem. Gdzie jesteście? Dobra, tu chodźcie. Na tych pasach się zatrzymajcie. Tam agentów od chuja! Spierdolił. Dobra. Wszyscy broń w łapę. Szybki przeskok. O, tak raz. I wypad. No to musimy być tu przygotowani na agentów. Oby samochody nam nie rozwalili.
Na razie jakaś dziwna cisza. Nie poszli sobie kółeczko pierdolnąć przez ten czas. No rozrabiamy w jej bazie. Aha, czyli ten mamy zniszczyć. Dobra. Destroy car. Dobra i chyba... O, ktoś tam shotguny wali. Chyba gliniarz. Kurwa. No, najlepiej, kochani, strzelać taką bombkę po nich, bo... Domyślacie się do czego. Trzeba spust, kochani, póki... flaków nie zobaczę. Ty, następny. Co oni tam pod ścianą byli? Ja ich tu nie mam na radarze. Nie tyka nic, to idzie jeszcze. O, kolejny. What the fuck? Już to może chyba wyłazić. Nevermind, destroy car. Jeszcze? Który? Gdzie? Ten? Tu nie widzę innych, chyba że gdzieś za budynkiem jest, a ja go nie widzę. Chyba bombki wybuchły. Kurwa, gdzie ten samochód? Może tu gdzieś? Nie. Nie, tu mnie prowadzi. Ten samochód mam zniszczyć. No dobra, ale wyjadę najpierw. Jeśli pozwolicie. Kurwa, agent. Co jest? Co jest? Kurwa, wysiadaj! Noż kurwa! Mać! No, ewakuatę, no dzień dobry. Kurwa, ja pierdolę. No, jesteśmy w dupie. Ale oni to jakoś przychodzili, kur... Może jakieś podziemia są. To ja wcisnę.
na start, gdzie startowaliśmy i będziemy ich obserwować. Może oni przejdą jakimiś tunelami. Nie mam, ja pierdolę. Tak to trzeba było napierdalać z czterech miniganów w ten samochód, jak nie wiem. A tak tu jeden ogień podszedł, trzy strzały i to bilanie. Obawiam się, że ta misja jest spalona. No ale nie mówmy hop, może gdzieś jest ta dziurka jakaś. Ja pieprzę. Chociaż kurwa wątpię. A kaszana. Chyba nie ma wyjścia. No ale tutaj skądś wychodzili. Jakby. Na radarze nie widziałem, oni się pojawiali tu nagle. Miałbym przecież skaner mały. Ale to już jest tak, kuźwa. Albo zostawić jednego, ale to i tak samochodu pewnie na mieście nie ma. Coś czuję. Jest tylko ten jeden. Jakieś kurwa metra. O, widać się tymi jakoś rurami kanalizacyjnymi. Chuj, dobra, kochani. Musimy powtórzyć misję, niestety. Po prostu dopóki nie będzie bezpiecznie, to nie ma co wyjeżdżać i tyle.
Dobra, rula hopy. Teraz tu prowadzę was za rączkę, bo... Gdzieś po drodze będą dwóch agentów. Zostawiłbym gany, ale policja zaraz będzie strzelać. Tu jest jeden. Ale to no kurde chyba był jak cywil oznaczony. A nie jako czerwony agent. Zaraz zobaczymy. Ale jeden to jest agent. O, biegnie. Szarżuje ostro. Wysiadka. Tutaj. Jest różnica. Przygotować gany. Niestety policja wybiła. Kurwa, głupia bomba. Wybuchaj. Przejdziemy samochodem i chować gany. Raz za szybko wcisnąłem, odjechałem i przejechałem sobie jednego felka. Muszę się zastanawiać, czy to jest agent, ale on za wolno chodzi jakoś. Będzie szybko zareagować. Gdzie on jest oznaczony jako cywil? To nie jest agent. Dobra, tu szybko. Tu wysiądziemy. Obstawę zrobimy. O, ty strażnicy, kurwa. Dobra, to jeden niech to zrobi. O, snajperki mają. Kurwa, to jest gniazd, nie? Wali do mnie, bo mam gana, a... Się zastanawiam, czy tylko jednego, wiecie co, wypuszczę. Tych postawię tu tak. Chociaż może rzeczywiście czterech iść. Ach, chuj, czterech chyba. Spróbę przygotuję. Jak wtedy. No teraz nie mogę popełnić błędu, muszę przejść tą misję. Trzeba się kiedyś wyspać. Kurwa, gliniarz tam łazi, może to jest. Mogłem policzyć, ile to agentów było. Jeszcze w sumie od chuja je było.
Spierdalać. Jeden, drugi pad. No tak z pięciu to było, myślę. No nie wiem, patrzcie. Bo powinno być kółeczko, jakby tutaj byli. Oni stąd będą wychodzić. O, widzicie? Pojawiają się z dupy. Jak jest za murem, to jest znacznik. Musimy tu poczekać chwilkę, jak te wszystkie zamknąć się. Kurwa, wybuchnie. No. Cisza, spokój. Tak, i teraz wracać do samochodu, nie? Ja podejdę, a tam kurde. Co tu zrobić? Pobiegnąć jednym. Na szybkęsa. Reszta kurna pilnować. Jedynka zapierdalaj. Oni się pojawią dopiero jak wsiądę chyba w ten samochód. Na radarku nic nie ma, cisza. Mi tu jakiś kurwa partyzant nie wyskoczył. Bo jak jeszcze raz zlamię tą misję, to będzie. Jaja. Wsiądę, poczekam chwilkę. I cisza. Dobra, to jedź tu. Bo ja już się przyłączam na czwóreczkę. Ktoś wyskoczy, to od razu w pałę. Chociaż on nam gdzieś rozwalił tu ten samochód. No dobra, wóz przygotowany do ewakuacji. Teraz poproszę wszystkich. Możecie sobie już cofnąć te hiperdupery, skakiwać, wypierdalać z miasta. Mam nadzieję, że ja nie będę musiał jeszcze nim wyjechać gdzieś. Bo to już w ogóle jazda będzie. Wydaje, że ten radar jest za mały. On później przybliżać jakoś. Stój! Kuźwa, już by jechał. Jest agent, kurwa! Ciebie też zapierdolę. I ciebie też. Zero świadków. Ja pierdziano. Już myślałem, że rozpieprzy mi samochód. Szybko wsiadać i spierdalam stąd.
Rozpieprzyć tu w pizdziec. Ewakuat. Chować broń, żeby policja się nie przyczepiła. Oni się sami wyciągają, bo są na sterydach. No dobra. Mam tylko nadzieję, że to jest miejsce dostępne. Nie będę musiał mieć samochodu. Zapalimy sobie fajkę zwycięstwa. Ewakuacja gdzieś będzie tutaj. Czyli że na dachu. Wiecie co? Naprawdę byście kurwa schowali tą broń teraz. Fuj, gliniarzy. Gdzie ten pokazuje? No, chyba na tym dachu. Ja to wejdę na dach, a tam kuźwa wyskoczy 20 metrów. Odpukać. Tu już godziniarze z nami walczyli. O tak, idą sobie cztery smerfy. Nie rzucające się w ogóle w oczy. To jest jeszcze niżej. Czy mi się ten dach kojarzył? Nie wiem. Gdzie kurwa iść? No tu, gdzie zacząłem. Dobra, napierdzielę. Mission complete. Spatio, spatio! No to z 3 dni to zajęła ta misja. Z 2 na pewno. Zaraz zobaczymy. 4 dni nawet o. I 18 godzin. No długo mówiłem. 4 agentów tylko wyeliminowanych. A, użytych. Dobra, zdobyliśmy te rzeczy. Te prowincje. Sektory i sobie w następnym odcinku coś innego zaplanujemy gdzieś o tak, chyba że dobicie tutaj tak. Dobra, save.
Dobrze, kochani, to ja tym akcentem kończę trzeci odcinek. Mamy już bardzo ładne państwo polskie, polskiego syndykatu. Zapraszam do następnych odcinków. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.